Sumy. Ale są i sukcesy ukraińskiej obrony. Na wschodzie kraju miała strącić 4 samoloty szturmowe Su-25 i 2 śmigłowce. W nocy Rosjanie ostrzelali też Mikołajów na południu Ukrainy. Wojna na Ukrainie. Najnowsze wiadomości w Radiu Z. Przyjeżdżajcie do Lwowa. Każda para rąk do pomocy jest tutaj potrzebna, apelują wolontariusze z tamtejszego dworca. Codziennie przyjeżdża tam po 60 tysięcy osób, a ochotników jest tylko kilkudziesięciu. We Lwowie ciągle jest specjalny wysłannik Radia Z. Łączymy się z Miłoszem Gocłowskim. Miłosz, dzień dobry. Jaka pomoc potrzebna jest najbardziej? Tak naprawdę każda. Od pomocy osobom starszym, poprzez przygotowywanie jedzenia dla podróżnych, po przenoszenie setek kilogramów pomocy humanitarnej. Każdego dnia do Lwowa przyjeżdża kilkadziesiąt pociągów, głównie ze wschodu kraju, a ci, którzy przyjeżdżają do miasta, bardzo często potrzebują pomocy. Mówił mi Kajetan, który przyjechał z Wrocławia i tu został pomagać. Przyjeżdża pociąg taki ewakuacyjny, na przykład z Charkowa albo z Kijowa. Trzeba starszym osobom pomóc przejść po schodach. No tutaj mamy schody, nie ma wind. Trzeba przenieść bagaż kobietom, dzieciom, psy. Już wszystko robiłem. Nosiłem psy, dzieci, wózki, co się da. Na miejscu jest gdzie spać. Wolontariusze dostają też jedzenie, byleby tylko znaleźli się chętni, którzy pomogą. Lwów, Miłosz Gocłowski, Radio Z. Pomoc dla uchodźców w Polsce przede wszystkim na głowie samorządowców. Mówią, że bez pomocy rządu nie dadzą już rady. Chcą wsparcia między innymi w tworzeniu ośrodków miasteczek dla uciekających przed wojną. Michał Dzieliński, nasz reporter w studiu ze szczegółami. Michał, gdzie i ile takich miasteczek miałoby powstać? Kilkadziesiąt miasteczek, duża część w pobliżu wschodniej granicy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyznaje, że w każdym z takich miasteczek, które tak naprawdę byłyby obozami dla uchodźców, przybywałoby nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Potrzebne jest wybudowanie olbrzymiego centrum recepcyjnego, miasteczka dla uchodźców, które będzie w stanie przyjąć nie tysiąc osób, nie dwa tysiące osób, tylko być może kilkadziesiąt tysięcy osób. I to nie tylko w Warszawie, ale w wielu innych miejscach. Do samej Warszawy od początku wojny przyjechało już ponad 200 tysięcy uchodźców. Jak nieoficjalnie ustaliłem w stolicy, takie miasteczko mogłoby powstać choćby na terenie toru wyścigów konnych na Służewcu. Samorządowcy chcą, by w pomoc włączyli się specjaliści z ONZ-u. Kłopoty z ulokowaniem uchodźców ma już stolica Niemiec. Berlin jako pierwszy z landów wyczerpał swoje możliwości. Nawet prowizoryczne schroniska w halach targowych czy kontenerach mieszkalnych są już przepełnione. Niemcy zarejestrowali prawie 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy. W rzeczywistości może być dwa razy tyle. Sytuację śledzi w Berlinie korespondent Radia Z Wojciech Hernes. W ciągu ostatnich trzech dni do Berlina przyjechało ponad 40 tysięcy osób. Procedury wysyłania ich do innych landów nie funkcjonują jeszcze należycie. Ostatniej nocy na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Rządu Krajowego Berlina burmistrzyni Franziska Giffey zwróciła się z apelem do Bundeswehry, by wojsko udostępniło pustostojące budynki. Stolica Niemiec była przygotowana na przyjęcie tylko 20 tysięcy osób, a tylu uchodźców przyjechało już w pierwszym tygodniu wojny. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z. Niemcy przewidują, że schronienia będzie u nich szukać ponad milion Ukraińców, więcej niż Syryjczyków w czasie kryzysu migracyjnego 7 lat temu. Uchodźcy, którzy nie są Ukraińcami, wracają z Polski do swoich państw. Z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach odleciało już prawie 30 takich rejsów. Czartery podstawiają poszczególne ambasady. Czekając na swój lot w terminalu, uchodźcy mają zapewnioną opiekę, mówi Radio Z rzecznik lotniska Piotr Adamczyk. Zarówno napoje, wodę, jak i wyżywienie mogą też korzystać z pomocy naszych tutaj lotniskowych służb medycznych, więc to taka podstawowa opieka socjalna na czas tego oczekiwania na rejs, który nie trwa zazwyczaj więcej niż kilkanaście godzin. Ona jest tutaj na lotnisku zapewniona. Z Pyrzowic odleciało już około 6 tysięcy uchodźców. Najwięcej rejsów było do Uzbekistanu, mniej do Kazachstanu, Egiptu, Iranu i Azerbejdżanu. 4 po siódmej i pierwszy poranny gość Radia Z. Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. Pierwszy poranny gość Radia Z po siódmej, Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, były szef MON. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zapewne pan słyszał o tym ostrzeżeniu z Białego Domu, że Rosja może próbować użyć broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie. To znaczy, że Rosjanie chcą zniszczyć ten kraj doszczętnie? Dobrze, że Biały Dom ostrzega, bo amerykański wywiad pokazał, że ma bardzo dobrą orientację co do tego, co Rosja planuje. Przypomnę, od listopada ostrzegał przed agresją. Mało kto wierzył, że to jest możliwe. Więc jeśli Amerykanie tak mówią, należy to brać bardzo poważnie. Putin pokazał, że przekracza wszelkie granice. Też takie sytuacje, jak wczorajsze zbombardowanie szpitala położniczego, pokazują, że żadne konwencje, żadne zasady nie są przestrzegane. W związku z tym należy brać pod uwagę każdą ewentualność. Ale czy Ukraińcy sobie z tym poradzą?
radzą sobie... Oby do tego nie doszło. Oczywiście. Radzą sobie bohatersko. Dziś równo 2 tygodnie od tego strasznego poranka, gdy świat się obudził z informacją, że Rosja ruszyła na Ukrainę. Ukraińcy sobie radzą. 2 tygodnie bohatersko wytrwali. Rosja nie osiągnęła swoich celów, bo jeśli celem było zajęcie części Ukrainy, obalenie prezydenta Zeleńskiego, to, no to wszystko te wiemy. Cele nie zostały spełnione. To wszystko wiemy. Tylko co dalej? Dziś rozmowy ministra spraw zagranicznych Ukrainy z ministerstwem zagranicznych Rosji, one wiele być może nie przyniosą, natomiast dobry jest sam fakt i fakt taki, że będzie trzeci uczestnik, czyli turecki minister, który to zorganizował. Rzeczywiście sytuacja jest tak ponura, że żadnej perspektywy zakończenia tych działań wojennych, śmierci ludzi, cywili nie widać i to jest fatalne, bo zwykle politycy, dyplomaci potrafią znajdować rozwiązania. Tutaj jest to bardzo, bardzo trudne i obawiam się, że te dzisiejsze rozmowy żadnego przełomu nie przyniosą, więc pozostaje nasze wsparcie dla Ukrainy, materialne, przyjmowanie uchodźców. To też właśnie robimy, mierzymy się z kryzysem humanitarnym. Sejm wczoraj przyjął stosowną ustawę, która reguluje status uchodźców na pierwsze 18 miesięcy. Być może ten okres zostanie przedłużony. Też poparliście tę ustawę. Dlaczego? Oczywista sprawa. Mieliśmy wątpliwości co do tych przepisów zbędnie i tak jakby nieładnie do niej wprowadzonych, które zwalniają funkcjonariuszy z odpowiedzialności za przekraczanie prawa. Nie wiem, czemu to do tej ustawy dołączono. Natomiast chodzi o Ukraińców, chodzi o Polaków i chodzi o działania rządu. Dziś wszystko, czy wiele jest na barkach samorządów. Ta ustawa przyjęta wczoraj, spodziewamy się, że Senat szybko zajmie się nią, więc w ciągu najbliższych dni będzie obowiązującym prawem. Da po pierwsze miliardy złotych na pomoc, po drugie uchodźcom zagwarantuje status taki jak obywateli polskich. To jest kwestia lekarza, szkoły, takich absolutnie rzeczy niezbędnych do codziennego życia. No tak, ale że ta ustawa wejdzie w życie, to nie przybędzie tego ani mieszkań, ani więcej miejsca w szkołach, ani nie skrócą się kolejki do lekarzy. No więc gdzie są jeszcze luki, które należałoby wypełnić? I jak to można zrobić? Pan mówi, że będą jeszcze miliardy. Te miliardy to skąd? Z naszego budżetu, Z naszego budżetu oczywiście. Ta ustawa przewiduje 7-8 miliardów na specjalny fundusz tej pomocy. Tak, powinniśmy występować do Unii Europejskiej. Tu widać z Państwa też serwisu informacje o 100 tysiącach Ukraińców w Niemczech. To też jest sygnał, że to nie jest tylko problem Polski, więc Unia powinna dwie rzeczy pilnie zrobić. Po pierwsze, rozdzielać tych uchodźców do poszczególnych państw. Po drugie, czyli relokacja, znaleźć jednak, tak? środki. Tak, znaleźć, unikam tego słowa, bo ono kiedyś było bardzo polityczne w Polsce, więc po prostu rozdysponowanie uchodźców czy wysłanie ich do różnych krajów i pieniądze. Po prostu widać, że to wymaga ogromnych pieniędzy, bo jak pani mówi o mieszkaniach, w takim razie pieniądze powinny popłynąć w takim razie z Unii Europejskiej na pomoc i na walkę z tym kryzysem humanitarnym, jeśli można. To takie, które ja nie chcę wymieniać. Bo na razie mówimy o prawie miliardzie euro. Wcześniej mówiło się o 500 milionach, no więc... Nikt nie wie, kiedy zakończą się działania wojenne i nikt nie wie, ilu uchodźców ostatecznie będzie w Polsce czy w Europie. W związku z tym tak naprawdę Unia Europejska powinna wszystkie inne rzeczy przejrzeć i tutaj takie środki, jak będą potrzebne, skierować. No przecież ważniejsza jest pomoc ludziom, którzy uciekli z jedną walizką, z dziećmi, niż przy całym szacunku jakieś szkolenia kadrowe, tak, które też Unia finansuje. Więc tutaj mamy sytuację od 2 tygodni kompletnie inną. Wszystko się zmieniło i musimy po prostu i nasz budżet, i budżet unijny musi to szybko zauważyć. Ja też liczę, że Stany Zjednoczone, dzisiaj mamy wizytę wiceprezydent Harris, że też Stany Zjednoczone spotyka się z uchodźcami z Ukrainy, zobaczy na własne oczy, jaki to jest dramat i że Stany Zjednoczone i zamożne państwa świata, Kanada, Japonia,
Korea Południowa będą gotowe wspierać, bo to jest największy kryzys XXI wieku i kryzys humanitarny także. Nawet w 2015 roku nie było w tak krótkim czasie tylu uchodźców, a tu widzimy zdjęcia z torwaru, widzimy zdjęcia z różnych obiektów. No i to są ludzie, którzy uciekają przed wojną. Dochodzimy do granicy wydolności. Chciałabym jeszcze zapytać o te MiG-29, bo Polska weszła z inicjatywą, żeby je przekazać Amerykanom bezpłatnie do bazy NATO w Ramstein w Niemczech i wtedy Amerykanie mogliby je wysłać stamtąd na Ukrainę. No to się nie spodobało w Waszyngtonie, bo to rodzi niebezpieczeństwo eskalacji tej wojny poza obszar Ukrainy, grozi konfrontacją z NATO, ale to znaczy, że NATO już wyczerpało swoje możliwości pomocy Ukrainie? Na pewno nie. Temat migów, zwłaszcza po wczorajszych oświadczeniach Pentagonu, że to nie jest dobra idea, należy uznać za zamknięty. On miał tutaj różne swoje odsłony, no dobrze, ale ja pytam, zielone światło. Ale pytam, czy NATO już wyczerpało swoje możliwości Oczywiście, pomocy że nie. Ukrainy. No przecież ta pomoc w zestawach przeciwpancernych, w zestawach przeciwlotniczych, w amunicji jest ogromnym wsparciem dla ukraińskiej armii. Samoloty... Ale praktycznie codziennie słyszymy to samo, co mówi prezydent Zełenski. Praktycznie codziennie słyszymy to samo, że Ukraina oczekuje, że albo zostanie zamknięte niebo nad ich państwem, albo zostaną dostarczone myśliwce. Ukraina ma prawo formułować takie oczekiwania, natomiast Polska i NATO kierują się interesami bezpieczeństwa i zamknięcie nieba nad Ukrainą to jest wejście NATO i Polski do wojny. Po prostu, więc... No dobrze, ale jednocześnie słyszymy, że jest zielone światło, jeśli któreś z państw chciałoby udzielić takiej pomocy, państw natowskich. Już go nie ma. Wczorajsze oświadczenie Pentagonu zamknęło sprawę. Nie ma żadnego światła. Uznano, że to jest działanie niewłaściwe, które nic nie przyniesie. Amerykanie akurat znają sytuację w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Mają satelity, mają środki rozpoznania, więc wiedzą, czy to rozwiązanie ma sens wojskowy, polityczny, czy go nie ma. Wczoraj tę sprawę przecięli, nie ma co do tego wracać i teraz rozpatrywać, co by było gdyby. Trzeba wspierać w każdy możliwy sposób, myśliwcami nie. To jest decyzja Stanów Zjednoczonych i NATO. Jeszcze chciałam zapytać o słowa Janiny Ochojskiej, prezeski Polskiej Akcji Humanitarnej. Aktualnie przebywa na urlopie. Jest europosłanką Koalicji Obywatelskiej. W parlamencie mówiła wczoraj, że pomoc Polski jest zarezerwowana tylko dla niektórych uchodźców. No, nawiązywała pani poseł do tego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Czy potrzebne takie słowa były właśnie teraz? Mówi cały czas to samo pani Janina Ochojska od samego początku tego kryzysu i ma ogromne moralne prawo tak mówić, bo się uchodźcami i kryzysami humanitarnymi zajmuje od kilkudziesięciu lat. Dobrze, że się upomina, bo w naszej świadomości inny ten wielki kryzys wypiera mniejsze kryzysy i też trzeba pamiętać, że no, życie się toczy i są tragedie innych ludzi i problemy, więc dobrze, że to mówi. Inna sprawa, jakie powinny być decyzje rządu w tej kwestii. Natomiast no naprawdę nic złego w tym, że Janina Ochojska jest takim głosem upominającym się o różne rzeczy, czasem bardzo mocno i emocjonalnie. To taka po prostu jest, za to jest szanowana. Nie waży słów zawsze. No ale czy w tej sytuacji niepotrzebne jest pojednanie jednak? Zgoda ponad podziałami? Odłożenie jakichś no, sporów? To nie jest kwestia sporu. Nawet sytuacja wspólnoty, jedności nie uchyla tutaj prawa do różnic poglądów. No, przede wszystkim adresowałbym to do polityków obozu rządzącego. Przecież we wtorek nasza posłanka szefowa Zielonych, pani Zielińska, wyszła i upomniała się o wolontariuszy, o to, co się dzieje. Natychmiast wyszedł wicepremier Kowalczyk, który powiedział, że to mówi Kremlem, jest sterowana z Kremla. To nie jest tak, że nie można zapytać, nie można powiedzieć. Ja mam nadzieję, że choćby mówiłem o tym publicznie w Sejmie tydzień temu przy okazji ustawy o obronie ojczyzny, żeby chociaż w sprawach bezpieczeństwa utrzymać taki konsensus i zostawić tę agresję, te spory, to obwinianie się nawzajem. No i zobaczymy. No, zwykle te konsensusy u nas nie były mocno trwałe.
ale takiej sytuacji od dziesiątków lat nie było i ja wierzę, że choćby w niektórych obszarach ta polska polityka nie wróci w taki kolejny ciągłej walki. Naprawdę wypowiedź Aliny Ochojskiej to nie jest element jakiejś walki politycznej, bo ona mówi zawsze to samo, tak? Znaczy ona jakby taka jest i są ludzie, którzy mają prawo pewne rzeczy mówić i to dobrze, nie każdy mówi partyjnymi przekazami, no i dobrze. No to tyle w części radiowej. Tomasz Siemaniak z nami zostaje. Od teraz już jesteśmy na YouTubie, na Radio ZPL i na Facebooku. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ameryka wprowadziła embargo na zakup rosyjskiej ropy. Do tego embarga przyłącza się również Wielka Brytania, no a Unia Europejska niekoniecznie. Kiedy to nastąpi, czy w ogóle? I co można zrobić, żeby jednak unijnych przywódców do tego nakłonić? No przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych ropa i gaz rosyjski to jest 10% bilansu. I no też tak, Europa jest o wiele bardziej uzależniona. 12 tygodni na odłączenie się od tego. Więc w przypadku Europy to jest kwestia planu Unii Europejskiej, jak odejść od rosyjskich surowców, od importu rosyjskich surowców. Pewnie to będzie wymagało lat, tu nie ma się co oszukiwać. Więc miejmy nadzieję, że ta sytuacja to jest takie ostateczne otrzeźwienie dla państw europejskich, że Putin w żadnym obszarze nie może być partnerem i uzależnianie się od niego źle się kończy. I finansowanie, przecież budżet Rosji zdaje się w połowie pochodzi właśnie z dochodów z eksportu rosyjskiego surowców, więc im mniej importujemy surowców, tym mniej Putin ma na wojny, tak, na czołgi, na inny sprzęt. Ale nieodpowiedzialne by było mówienie, że to można zrobić w ciągu tygodnia, bo też przecież trzeba czymś to zastąpić, tak? A to są po prostu miliony ton czy miliony metrów sześciennych gazu. I sądzę, że właśnie Unia ma siłę, żeby taką zmianę w ciągu roku, dwóch przeprowadzić, a ją błyskawicznie zaproponować, tak żeby każdy wiedział, co robi. A co z wojskami obrony terytorialnej, pytają też słuchacze. Czy należy je rozwijać? Świetną robotę wykonują żołnierze tej obrony terytorialnej, natomiast oni tak naprawdę zastępują obronę cywilną, bo nie wiem, pomagają przy szczepieniach, pomagają w różnych takich sytuacjach kryzysów humanitarnych. Wojsko powinno mieć taką obronę terytorialną, która jest szkolona wojennie do działań o charakterze militarnym i w tej sytuacji, którą mamy, szczególnie to widać. Powinna być podporządkowana Wojsku Polskiemu, dowódcom. No tak, ale swego czasu Koalicja Obywatelska jednak ogłaszała w swoim programie, że te jednostki obrony terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw. No i oczywiście, że tak no, powinno a w praktyce nie oznaczałoby to jednak koniec tej formacji i specyfiki? Ależ nie, tylko że nawet najwięksi entuzjaści obrony terytorialnej, pani poseł Siarkowska z PiS-u, ona zwraca na to uwagę. Obrona terytorialna stała się taką obroną cywilną. Nie po to żołnierz się szkoli do wojny, żeby potem pomagać przy, nie wiem, obserwacji Wisły, czy nie jest zanieczyszczona, lub, co jest świetną robotą oczywiście, pomagać przy centrum szczepień na Stadionie Narodowym. Więc ja jestem przekonany co do tego, że obrona terytorialna nie powinna być obroną cywilną, ją trzeba tworzyć, będziemy tutaj proponowali różne rozwiązania, rząd zdaje się też nad tym pracuje, bo dzisiaj terytorialsi zastępują obronę cywilną, a sama część wojska pod nazwą obrona terytorialna powinna się szkolić wojskowo, powinna być przygotowana, tak jak wykonuje taką służbę na Ukrainie, do tego, żeby przeciwstawiać się agresorowi i wspierać wojsko pod dowództwem wojska. Mam nadzieję, że jak sytuacja się trochę uspokoi, będzie możliwość takiej rzetelnej dyskusji, bo Polska potrzebuje i obrony terytorialnej, która będzie częścią wojska, częścią rezerw wojska, i obrony cywilnej, która będzie w stanie w różnych sytuacjach humanitarnych włączać się. Widać, jak bardzo brakuje segmentu państwowego na torwarze czy na dworcu, bo państwo nie ma nikogo, żeby mógł efektywnie w taki sposób funkcjonować. Właśnie obrona cywilna powinna być taką formacją. Wojewoda Radziwiłł wczoraj tutaj był w programie, zapewniał, że on tam nie widzi chaosu i że wszystko jest pod kontrolą. Ale ja nie chcę tutaj takiej krytykować go, tylko mówię o tym, że
państwo, i to można wszystkie rządy jakoś tym obciążyć, które do tej pory były. Państwo musi mieć formację, która nie jest formacją wojskową, którą można użyć, gdy potrzeba, na granicy, na torwarze, na dworcu, że jest, nie wiem, kilku tysięcy funkcjonariuszy. Może wojsko powinno pomagać? Żołnierze. Może wojsko powinno pomagać teraz? Wojsko pomaga, natomiast wojsko ma swoje zadania i żołnierze zawodowi to nie jest żołnierze służby zasadniczej, którzy, nie wiem, odśnieżali i zbierali ziemniaki w PRL-u. To są wysokiej klasy specjaliści, przygotowani do tego, żeby wystrzeliwać rakiety, prowadzić czołgi czy transportery opancerzone. Oczywiście, jak trzeba, zawsze pomogą. Natomiast musi być jakaś formacja, która w takich sytuacjach ogromnych kryzysów humanitarnych, mamy COVID, mamy właśnie to, co się dzieje wokół Ukrainy, jest w stanie działać. No, różne państwa mają takie gwardie narodowe, czy kiedyś jak w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś były, choć trochę były to polityczne, nadwiślańskie jednostki MSW, no powinno być tak, że w MSWiA jest taka służba, która potrafi działać w tego rodzaju sytuacjach, bo Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna czy SOP mają swoje zadania i wojsko też ma swoje. Straż Pożarna zadania. Też została skierowana właśnie na dworzec centralny. Robert pyta, czy nie jest panu wstyd, że głosował pan przeciwko powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej, a po ich powołaniu nazywał je weekendowcami w mundurach? Nie było żadnego głosowania w tej sprawie. Wojska terytorialne, obrony terytorialnej zawsze istniały tak naprawdę. To jest jakiś mit, że Antoni Macierewicz je założył. I no, mam nadzieję, że słuchacz słyszał, co mówiłem wcześniej. Taka formuła, że obrona terytorialna jest taką formacją do wszystkiego. Jak mówię, należy docenić żołnierzy, którzy po prostu poświęcają swój czas. Natomiast z punktu widzenia państwa, terytorialsi powinni być uzupełnieniem wojsk operacyjnych. O to w tym chodzi i po to zostali powołani. I tego aspektu nigdy nie krytykowaliśmy, właśnie mówiąc, że trzeba ich podporządkować dowódcy generalnemu, szefowi sztabu generalnego. Po co ma być to wojsko innej prędkości? Więc myślę, że jak mówię, pewnie nie, taki kryzys nie służy pogłębionej dyskusji, ale mam nadzieję, że będzie taki moment wyciągania wniosków z tego, co się dzieje w Ukrainie w tej chwili. Jednym z wniosków uważam powinno być myślę, to, że bez emocji, trzeba że działać. Myślę, że trzeba działać. Powinni być po prostu przy wojskach operacyjnych pod dowództwem. Pod dowództwem tych, którzy kierują wojskami, dowodzą wojskami operacyjnymi. Kolejne pytanie. Czy zgodnie ze swoją obietnicą z 2014 roku przyjął pan już do siebie, do swojego domu uchodźców? Ja na pewno takiej obietnicy nie składałem, więc pomagam jak mogę finansowo, paczkami. Córka jeździ na dworzec centralny jako wolontariuszka, natomiast no, nie, na pewno w 2014 roku nic takiego nie mówiłem i jestem przeciwny w ogóle temu, żeby ludzie się teraz, znaczy widzę, wszyscy coś robią, znaczy naprawdę sąsiedzi, znajomi, posłowie, senatorowie przyjmują, pomagają, jeżdżą. Ale co znaczy przyjmują? Zna pan jakiegoś posła, który przyjął do siebie uchodźców? Przecież posłanka Mirosława Nykiel, są zdjęcia, nasza fantastyczna posłanka z Bielska-Białej pokazała zdjęcia, mamy z dziećmi ukraińskie. No, kto może, ten pomaga. To jest główny temat. Przedwczoraj posiedzenie Sejmu. No to wszyscy o tym rozmawiamy, każdy stara się coś robić. Ale rozumiem, że w Platformie Obywatelskiej posłanka Nygiel jest taką osobą, która przyjęła pod swój dach uciekinierów z Ukrainy. Akurat zobaczyłem to w sieci. No nie robimy jakiegoś tutaj rankingu, badania, ani nie chwalimy się tym. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie jakoś epatować i ścigać się. Natomiast, jak mówię, z rozmów przez dwa dni dużo jest okazji do rozmawiania sobie z posłami, senatorami, no to wszyscy coś robią i wszyscy o tym mówią. Posłanka Nykiel o tym poinformowała publicznie, dlatego pana to wspomina. Rozumiem. I jest jeszcze kolejne pytanie, słuchacze. Czy pobiera pan wezwanie do zapłaty 70 milionów euro kary za podwójne standardy praworządności w tym samym czasie?
Ja rozumiem, że chodzi o tę naliczaną karę. Jestem za tym, żeby zamknąć Izbę Dyscyplinarną. Takie były obietnice i prezydenta i rządu. No to pewnie wtedy można rozmawiać o karze, jak jej przyczyna ustaje. Tak? Zdaje się, że Polska nie płaci tych kar, tak jak nie płaciła kar za Turów. I gdy sprawa została rozwiązana z czeskim rządem, no to można wtedy występować, żeby tej kary nie naliczać. Tutaj trzeba przyczynę zlikwidować. Czyli Izba Dyscyplinarna do likwidacji. Na razie nic na to nie wskazuje. No są te trzy projekty ustaw złożone między innymi przez pana prezydenta, ale także przez Prawo i Sprawiedliwość i chyba Zbigniewa Ziobra, jeśli mnie pamięć nie myli, a jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. Tak jest właśnie, ale się nic z tymi projektami nie dzieje, tak jak pani mówi. I jeszcze jedno pytanie. Czy Polska powinna otrzymać takie same środki jak Turcja od Unii Europejskiej w zakresie uchodźców? Turcja dostała na 6 miliardów, a obecna łączna pomoc to jest 0,5 miliarda. No teraz już słyszymy o prawie miliardzie. No pewnie tak. No Turcja przyjęła ostatecznie 4 miliony uchodźców też z objętej wojną w Syrii. Ja doskonale to pamiętam, jaki to był dramat. Turecki minister obrony, przecież na to też o tym rozmawialiśmy, jakie to było wyzwanie, zwłaszcza ten drugi, trzeci i czwarty milion, więc z pewnością ja nie chcę powiedzieć, czy to ma być 6 czy 10, tak? Natomiast Polska tym bardziej, bo jest członkiem Unii Europejskiej. No ale powiedzmy sobie, że bez tej pomocy z Unii to sobie możemy nie poradzić. Tak, tak, absolutnie tak uważam i to jest w interesie Unii. Kto przejedzie polską granicę, dzięki Schengen może jechać dalej, więc to jest problem całej Unii i powinniśmy tutaj apelować o solidarność, wspólne działanie i rzeczywiście takie kwoty, które no, będą adekwatne do sytuacji i pewnie pierwsze decyzje nie będą ostatnimi w tej sprawie, bo ta sytuacja, przyzwyczajmy się do tego, że może trwać bardzo długo, że to nie jest tak. Owszem, jak słyszę od osób, które przyjmują Ukraińców, oni mają wielką nadzieję, że szybko wrócą do domu, ale patrząc na to z takiej perspektywy politycznej, wcale tak nie musi być. To oczywiście byłoby fantastyczne, gdyby mogli wrócić, gdybyśmy mogli wspierać Ukrainę w odbudowie. Poza tym patrząc na to, jak Ukraina jest niszczona, to do czego mieliby na początek wracać? Do ruin? No, Polacy wrócili do ruin w 1945 roku i odbudowali Polskę, więc każdy chce być w swojej ojczyźnie, natomiast wygląda na to, że to nie potrwa szybko. Znaczy nie zakończy się szybko. Tomasz Siemoniak był z nami, wiceszef Platformy Obywatelskiej, były szef MON. Dziękuję. Bardzo dziękuję.